Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z serii Animal Crossing. Dzisiaj temat, którego nie mogło zabraknąć na moim kanale. Jak złapać skorpiona i tarantulę? Pokażę wam dziś dwa sposoby. Tarantula i skorpion nie są zwykłymi owadami w grze, ponieważ jako jedyne, oprócz osy, potrafią zaatakować naszą postać. Skorpiona złapiemy od maja do końca października, a tarantulę od listopada do końca kwietnia, jeśli gramy na półkuli północnej. Pojawiają się one w godzinach wieczornych, od 19 do 4 nad ranem. Sama pamiętam, jak bardzo polowałam na skorpiona. Początkowo szło mi to bardzo kiepsko. Raz prawie już miałam dziada, ale sami zobaczcie. Teraz już wiem, jak to się robi, dlatego chciałabym pokazać wam pierwszy sposób, na przykładzie łapania taranduli. Gdy zobaczycie swoją ofiarę, wyciągacie siatkę i włączacie tryb skradania, czyli po prostu wciskacie przycisk A i cały czas go trzymając idziecie w kierunku tarantuli. Gdy podniesie ona swoje odnóża, musimy się zatrzymać. Czekamy chwilę, aż je opuści i idziemy dalej. Powtarzamy tak kilka razy, a kiedy wyczujemy, że jesteśmy dostatecznie blisko, puszczamy A i łapiemy naszą zdobycz. Mechanizm ze skorpionem jest taki sam. Jeśli chodzi o drugi sposób, jest on bardziej ekstremalny. Przyznam szczerze, że mi się nigdy nie udał, a to dlatego, że w takich momentach potrafię panikować, ale widziałam, że inni gracze tak robią. O co chodzi? Musimy zwabić skorpiona lub tarantulę, żeby nas goniła. Biegniemy za wcześniej przygotowaną pułapkę z dziur, przez którą robak nie przeskoczy i się zatrzyma. Wtedy możemy go złapać. Zrobiłam to tak dla was na sucho, żeby wam to zobrazować. Jeśli komuś się uda złapanie tym sposobem, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Na koniec mały protip. Często zdarzyło mi się, że latałam po wyspie i ni stąd, ni zowąd zaatakował mnie skorpion albo tarantula. A wystarczy po prostu wieczorami chodzić bez siatki. Wtedy te owady na nas nie reagują. Możliwe, że jestem jedyną osobą, która o tym nie wiedziała, ale w razie czego dzielę się tym z wami. Miłych łowów i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo już mam takie zaplanowane. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zostaw suba. Cześć!